Tak, no to witamy ponownie na Stożku. Dzisiaj 23 stycznia 2022 roku. Słuchajcie, no przytrafiła się mi taka indolencja trochę. Mianowicie za pierwszym razem, że wsiadłem na ten wyciąg i wypięły mi się narty. Także no dziwna sprawa. Jeszcze nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło. Ale śnieg mi się nakleił i być może to była tego przyczyna. No gańba, wstyd, jak pierun, ale damy radę. Wczoraj, że jeździł i się nic nie działo, a więc widzę, że dzisiaj już też jest ok. Wszystko jest wpięte tak, jak być powinno. No tam mi się wypiło przy wsiadaniu. Dobrze, że mnie tu nie znają. Ale widzę, że warunki dzisiaj powinny być dużo, dużo lepsze. Z tego co wiem, to czynna jest też niebieskotrasa. Miałem jechać na wieczór Kaindy dzisiaj, ale uznałem, że skoro na Stożku nie ma tyle ludzi, to sam pojadę tutaj. Zgłoszenia. 800 metrów. Był też problem ze znalezieniem miejsca parkingowego tutaj. Więcej, bardziej turystów pieszych jak narciarzy. Tak, no to zapraszam Was na zjazd trasy Lubieszką na to stradą. Tutaj, że tydzień nie jeździłem, bo nie było tyle śniegu. Piękna, fajna trasa, nostalgia się nazywa. No jest tu taka nostalgia. No, takie widoki to raczej nie za bardzo nostalgiczne. Ale czasami jak się komuś być zachce, no to do lasa zawsze warto iść. Pięknie się tu jedzie. Tu by szło też rajza rowerowo zrobić.
Jak widzicie, nawet bajtle jest dumny. Dobrze, niech się uczą, niech chodzą przed komputerami. Fajnie się jeździ dzisiaj, troszkę mnie nogi bolą po tych wczorajszych 5 godzinach na Tychowie. Widzicie? Nie widzieliście, zawsze na jednej nocy jest. Dzisiaj więcej tras jest. Także fajnie. Miałem jechać na wieczór, ale uznałem, że skoro na stożku je mało ludzi, no to jadymy. Z parkingiem był trochę problem, ale w końcu miejsce się znoszło. Po prostu przyjechałeś na parking, chwila, że poczekał, może ktoś będzie wyjeżdżał. I wyjeżdżał. No i roba się wrył. No a potem siadłem na wyciąg i jada bez nart. Indolencja, ale to o tym, że już godą. Stary 20-letni staż gościa i nagle się mu narty wypinają, jak siadę na wyciąg, bo nie oczyścił szczewików ze śniega i źle się zapiły i zadziałały zabezpieczenia. 5%. Ale powiem wam, że najlepszym się wpadki zdarzały. Bardziej taki gruby śnieg zaczyna syć. Fajnie. Mam nadzieję, że za tydzień dali tak będzie i że wspaniałomyślny rząd Prawa i Sprawiedliwości
nie popełni tego błędu, jaki był rok temu, czyli zamknięcie stoków. 12%. No to teraz pojedziemy trasą czerwoną. Zobaczcie, ile jest śniegu. Nie wiem, czy to widzicie. Śnieg jest puszysty, taki najlepszy na narty. Najbardziej śliski. No, to nie są szkitury. Ale jest ogień po prostu. Kurczę, no bajunia. Taką zimę to ja kocham. Fajna trasa narciarska, no coś pięknego. Tak, mam nadzieję, że widzicie schronisko na Stoszku, najstarsze w Beskidzie Śląskim. W tym roku ma 100 lat. Mam nadzieję, że teraz się mógł dojechać. Dobra, połek się tu. Ta tu będzie pójść piechcie, rajza rowerową tu kiedyś była. Na skutury też można było przybyć. O, tam widzicie słonisko. Uj, a jutro mam zjechać.
Nie widzę tam jechał, nie widzę co jest pod śniegiem. Jadę teraz szlakiem. Po prawej stronie mamy już Republika Czeską. A to jest główny szlak Beskidzki, czerwony tutaj. Jechać do Kieru Rzeczowne. Zagąski, ale najbliżej. Więc to ja zejdę po prostu. U nas w Kiturach by było coraz lepiej. To ja godę. Tam są skoki. Nie widać, czy jest pod śniegiem. Na drodze końca. W każdym razie dziękuję Wam za ta skrajza, za to, żeście byli razem ze mną. Jedziemy trasą narkostradą. Powiedziałem w trasa, że się nazywa Nostalgia, Widno Prawda. To jest po prostu narkostrada. Ale w sumie Nostalgia też może być. No i takich obrazków chciałbyś unikać. Podelektujmy się tymi widokami. Tą piękną zimą to się już coraz rzadziej sprawdza. Niestety klimat się nie ma ciepło. No więc cieszmy się tym, co widzimy 23 stycznia 2022. Niedziela narciarsko, niedziela zimowo, niedziela udano niedziela. No Mariola dzisiaj była kaindzy. Ona pojechała rano, jeszcze trochę obawiałeś. Bo plan był taki, żeby jechać na wieczór na Sosów. Ale spojrzyłem na kamery tutaj na stożek, gdzie mało ludzi jest. Jadymy. Nie czekamy do wieczora. I to był strzał w dziesiątkę. Drugi mnie tu interesują. A tu będzie piechty połazić. Albo i też rajza rowerowo zrobić. Tu zaś tą drogą już kiedyś jechał na rowerze. Jeszcze wtedy we filmów nie nagrywał. Ale byłem tu z Szymonem, z Michałem. Pozdrawiam przy okazji kolegów ze szkoły.
słychać nawet chyba jeszcze mam na płycie zdjęcia. Ale naprawdę stożek mnie tydzień temu pozytywnie zaskoczył i teraz też. Jedynie parking tutaj jest trochę mały, ale nie można mieć wszystkich. Dzisiaj wszystko było super. Poza tą wpadką na początku, tutaj mi się nadtyczy wyciągu odpiły. No tak to jest, jak nie wyczyścić dobrze związań ze śniegu. Tutaj z lewej można też wjechać ze stoku. Nie nagrałeś tego dzisiaj. Ale można. No już trochę śmawo się robi, padł taki zamarzający śnieg. No i zima się już robi, ma być 15 stopni mrozu. Jada pługiem. Niestety nie nagrąłem wam kilka, bo złamało mi się mocowanie. No to złożyło rzeczy martwych. Złamane mocowanie. Trochę szkoda. Nie wiem ile ta bateryjka wytrzymie. Widzę, że jeszcze się nagrywa. Ja, tak się jedzie pługiem właśnie. Troszkę przetarcia się tu robią, ale jest fajnie. Tutaj panowie nasypali śnieg. Także spoko. Oby taka zima jak najdłużej była. I oby rząd nam nie zamknął stoków, albo nie zrobił segregacji sanitarnej. Roba jest na to przygotowany. No alternatywę skitury. Swoją drogą to fajna trasa na skitury też będzie. Ale mam nadzieję, że te paciuloki z Warszawy pisowskie nie zrobią nam tego już. Chociaż cały czas omikron. Nieco ci rano gardło bolało. Ale już tak nie godzę, bo ostatnio też tak powiedział i się okazało, że mam COVID-a. A ja się z tego zażartował. Kiedy? W marcu. Jeszcze jeżdżę gdzie? Jeszcze. Ale już też stożek kończy. Bo tutaj nie ma oświetlenia. Warto zauważyć, nie ma światła. A więc po tym oku tutaj się nie jeździ. Tu wjeżdżą już do auta. Power of the last 5 minuty zera bar.
wino jak jeszcze, która mnie tu zawiózła, a więc przyjmcie się do zaś. Oj, będzie skrobanka.